Jezierscy wydostali się z finansowych tarapatów i teraz mogą spokojnie zająć się organizacją ślubu Agaty i Patryka. Sławka chce mieć kontrolę nad dosłownie wszystkim, włącznie z wieczorem panieńskim Pyrki. To nie może skończyć się dobrze. Agata już będzie miała dość pomysłów Jezierskiej i poprosi Patryka, aby przemówił jej do rozumu. Patryk, zrozum, że ja nie chcę wypasionego wesela na 100 osób. Pałacowa sala, rowery wodne w kształcie łabędzi i kiczowate ozdoby, to nie jest mój klimat. Powiedz jej, że doceniamy starania, ale sami chcemy podejmować decyzję o naszym ślubie, poleci narzeczonemu. Młody Jezierski doskonale wie, że to nie takie proste, ale postanowi porozmawiać z matką. Gdy zasugeruje jej, że powinna odsunąć się na boczny tor, Sławka wpadnie we wściekłość, człowiek sobie żyły wypruwa, chce pomóc, a na koniec się dowiaduje, że się wtrąca. To jest też moje święto i twojego ojca. Ale jak sobie chcecie, zróbcie to po swojemu. Mam przeczucie, że tego pożałujecie, ale już się nie wtrącam. Tylko przypadkiem nie proś mnie później o pomoc, wykrzyczy synowi. Patryk zrozumie, że znalazł się między młotem a kowadłem. Czy uda mu się jakoś mediować pomiędzy Agatą i Sławką, aby ich ślub mógł ostatecznie dojść do skutku?